Że też cię straż do miasta wpuściła. Ależ wieje. Wracaj, skąd przyszedł. Nie docenili Filipy. Miałeś rację. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt. Zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekał. Dobrze. Zaraz wracam. Zaraza rzuciła na nich urok. Nie dajesz mi wyboru. Filipa, zaczekaj! Teraz jestem twoją panią i masz mnie chronić, rozumiesz? O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. Chcę ci pomóc! Pomóż mi umrzeć! Nie doczekaję! Nie chcę ci zrobić krzywdy! Akurat! Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni.
Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują mnie tyle, co macha chamski śnieg. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie myli. Czas pokaże, czy miałem rację. Tylko, że jeżeli opowiadasz bzdury, a ja w nie uwierzę, to będzie za późno. Musisz zaryzykować. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że... Nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku. I jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. Sprawę zabijania Filipy mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym. Sytuacja się zmieniła. Teraz ona może pokrzyżować moje plany. Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który wyłupił mi oczy, żeby go ostrzec? A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi! A potem... Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak. Dzięki za pomoc.
końcu będzie porządek. Wiwat, Radowid! Wiwat, łowcy czarownic! Podejrzanie wyglądasz przy tym. Też chciałbym to robić, co? Z wieżwicy. Ależ uśmiech, jak pęknięta blizna. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Skoro o tym wspominasz, zakładam, że nie jest to wiedza powszechna. Rzekłbym nawet, że to tajemnica. Jak zdołał ukryć coś takiego? O, zapewniam cię, że w zacieraniu śladów jest wyśmienity, choć niezbyt finezyjny. Ale ja jestem lepszy w ich odkrywaniu. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Ruszajmy. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożątko. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwa. Tu jest przejście za ścianę. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas.
Nienawidzę portali. Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Diddivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia. Zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światu? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypas się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniego. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Pięknie. Jest ich coraz więcej. Nie poradzimy sobie ze wszystkimi. Jak tylko można biegli za mną. Co za... Szybko, wskakuj. Jest przejście. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Zaraz, muszę wstrzymać oddech. Jeszcze chwila, jakby się udusił. Medalion drży. To miejsce mocy. Oh.